Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w kolejnej lekcji poświęconej sztuce wojennej będę poruszał problemy, które w jakiejś części są związane też z udziałem sił zbrojnych i w jaki sposób udział definiuje sztuka wojenna. Otóż korzystając z tego, że doszło do sytuacji kryzysowej, dramatycznej w Kotlinie Jeleniogórskiej, Kotlinie Kłodzkiej, a ta dramatyczna sytuacja związana jest z klęską powodzi, która dotknęła ten region Polski, głównie tutaj Dolnego Śląska, a więc Kotlinę Jeleniogórską i Kotlinę Kłodzką. Chciałbym dzisiaj swoją uwagę poświęcić właśnie zdolnościom państwa w tym zakresie, w zakresie przygotowania, zapobiegania, reagowania i likwidacji tego typu katastrof czy tego typu zagrożeń, konsekwencji zagrożeń, jakimi właśnie są klęski żywiołowe, a konkretnie klęska powodzi. Otóż, jeżeli spojrzymy na strategię bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej, to w tej przestrzeni, która definiuje system obronny państwa, no nie, państwo nie znajdziecie tej strategii z 2014 roku, ale także z 2020 roku, tej strategii, która póki co jest dokumentem, choć nieaktualnym, obowiązującej, bo nowej strategii bezpieczeństwa narodowego nie mamy, mimo różnego rodzaju deklaracji w tym zakresie. Politycy oczywiście nie wywiązali się z tych obowiązków, no i tym samym tej przestrzeni nie mamy aktualnej strategii bezpieczeństwa narodowego. Jest to rzecz, w mojej ocenie, ale także myślący kategoriami obrony bezpieczeństwa państwa, rzecz niedopuszczalna, bowiem strategia nie tylko powinna być aktualna, ale powinna być, jej ustalenia powinny być zrealizowane, wdrożone w trybie wykonawczym wszystkich przestrzeniach funkcjonowania państwa. No i jeżeli popatrzymy na Strategię Bezpieczeństwa Narodowego 2020, no to tam są zawarte, w mojej ocenie, trzy bardzo istotne zapisy o charakterze strategicznym, które obowiązują wszystkie struktury władzy państwowej w taki sposób, żeby zbudować adekwatne zdolności w systemie obronnym państwa. Choć ten system obrony państwa nie został właściwie, czy też nie jest właściwie zdefiniowany w tej poprzedniej strategii 2014 i obecnie jeszcze obowiązujące, choć nie aktualnej strategii bezpieczeństwa narodowego. Nie został właściwie zdefiniowany. Przede wszystkim nie zdefiniowano, co stanowi, co jest fundamentem tego systemu. Mówi się o filarach systemu obronnego państwa, natomiast nie wskazuje się, co jest fundamentem, tak powiedziałem, tego systemu. A fundamentem tego systemu, i to już dawno zostało zdefiniowane i także mówiliśmy to z jednych z lekcji poświęconych sztuce wojennej, jest społeczeństwo, jest polski naród, który powinien być obronnie, psychologicznie przygotowany i odporny do tego, żeby przeciwstawić się sytuacjom czy zagrożeniom o charakterze militarnym i niemilitarnym. Właśnie także takim zagrożeniom, które wynikają z klęsk żywiołowych, czy też wynikają z innych zagrożeń o charakterze niemilitarnym. Chociażby z tym, co mieliśmy do czynienia tak dawno, co też boleśnie odczuliśmy, to jest pandemii, która zagroziła, czy też wywołała dosyć istotne straty w potencjale osobowym polskiego społeczeństwa, tak dalej. Wywołała ogromną traumę o charakterze psychologicznym i tak dalej, i tak dalej. I także
tutaj nasze społeczeństwo okazało się nieprzygotowane do tego typu sytuacji. Dopiero te zdolności i odporność społeczeństwa była zdobywana czy kształtowana w trakcie, kiedy to zagrożenie wybuchło taką, można powiedzieć, ogromną siłą, tak? I tak dalej, i tak dalej. No i z takim zjawiskiem tutaj mamy do czynienia także, jeżeli chodzi o klęski żywiołowe w Kotlinie Kłodzkiej i Jelenie Górskiej. Właśnie zagrożenie, skutki tutaj działań o charakterze siły wyższej, czyli klęski żywiołowej, którym się okazało, że państwo polskie, mimo ogromnych doświadczeń w tym zakresie, chociażby te, które wynikają z tak zwanej powodzi tysiąclecia, która miała miejsce w 1997 roku, nie zostały tutaj wdrożone, zrealizowane w taki sposób, żeby uniknąć podobnej sytuacji, która wtedy miała miejsce, choć wtedy państwo nasze, to jest prawie 30 lat temu, no nie posiadało takich doświadczeń i struktury, tego państwa nie posiadały takich doświadczeń, żeby się skutecznie, po pierwsze, przygotować do tego typu zdarzenia o charakterze takim tutaj o wyjątkowej sile, o wyjątkowej dynamice, w której to zagrożenie wystąpiło w bardzo ograniczonej przestrzeni z taką siłą. No i tam też właśnie chciałbym wrócić do tamtego czasu i ustaleń, które zostały poczynione wtedy i zdefiniowane i też zalecone do realizacji, tak, to jest ważne, bo sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy właśnie te ustalenia i te wnioski i zalecenia zostały w pełni zrealizowane w taki sposób, żeby przygotować się po pierwsze do tego typu sytuacji, z drugiej strony zapobiec właśnie skutkom tego żywiołu, czyli takiej sytuacji, które może mieć miejsce w tej przestrzeni, właśnie w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kłodzkiej, ale także w innych przestrzeniach Rzeczpospolitej, które występują, mogą wystąpić tego typu sytuacje kryzysowe. Otóż chcę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że większość tych zadań i zaleceń nie została zrealizowana. No, to można tak określić, że te wnioski, które były przecież po części definiowane już w trakcie powodzi, bo tak to powinno być w 1997 roku, tak, były definiowane i one zostały ostatecznie określone i zalecone, tak powiem, do realizacji, spłynęły razem z falą kulminacyjną tutaj na Odrze do Bałtyku, bo już jak powódź ustała i przystąpiono do odbudowy, to przy tej odbudowie już, mówię o odbudowie zniszczeń i tak dalej, które zostały wyrządzone w mieniu, w infrastrukturze powiatu jeleniogórskiego czy kłodzkiego, nie były zrealizowane. Wręcz odwrotnie. Nastąpił tutaj w trakcie tego odbudowy czas, w którym te ustalenia były nie tylko nieprzestrzegane, ale były łamane. Chociażby rozpoczęto odbudowę zniszczonych tej domów, obiektów kubaturowych w tych miejscach, gdzie one nie powinny być już tutaj odbudowane. Tam nie powinno tego typu obiekty już funkcjonować i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze do tego doszło, że deweloperzy otrzymywali zgodę na budowę w późniejszym okresie czasu, oczywiście na budowę mieszkań czy też domów mieszkalnych, które były objęte właśnie takim działaniem powodzi, które wystąpiły w 1997 roku. Nie przestrzegano tego, złamano to ustalenie i zalecenia w tym zakresie i nikt temu nie przeciwdziałał. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, ustalono wtedy, że obrona cywilna kraju, która wtedy była,
jako służba, która stoi na straży bezpieczeństwa i służy bezpieczeństwu mieszkańców i która powinna zagospodarować maksymalnie ten potencjał osobowy, który nie jest zaangażowany w strukturach właśnie w układzie pozamilitarnym, czyli w policjach, policji, straży pożarnej i siłach zbrojnych, powinno to część społeczeństwa być właśnie zagospodarowana w strukturach obrony cywilnej kraju, czyli społeczeństwo same sobie powinno służyć obroną. Obroną właśnie w tym zakresie także przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i w wypadku ich zaistnienia umiejętności zachowania się i działania w takiej sytuacji kryzysowej. No i co się stało? Nie tylko, że nie wzmocniono, bo było takie zalecenie, ale też dokonanie pewnych zmian strukturalnych, organizacyjnych w tej służbie, w taki sposób, żeby ona była bardziej efektywna w działaniu w takich sytuacjach kryzysowych, ale także spełniała istotną rolę w procesie przygotowania do zwalczania klęsk żywiołowych w zakresie edukacji, przygotowania oprzyrządowania, wyposażenia i tak dalej, struktur właśnie miejscowych i tak dalej, do tego, żeby skutecznie przeciwstawić się tego typu zagrożeniom i zminimalizować ich skutki, to ta służba podlegała po przekazaniu pod komendę czy też MSWiA, w ślad za tym Państwowej Straży Pożarnej, ta służba uległa degradacji, przestała istnieć. Na dobrą sprawę dzisiaj obrony cywilnej kraju nie mamy. I właśnie ta sytuacja, która nastąpiła w Kotlinie Jeleniogórskiej Kłodzkiej w wyniku właśnie tej powodzi, jest tego najlepszym dowodem. Tam nie zobaczycie obrony cywilnej kraju. Zresztą w tych wszystkich konferencjach różnego rodzaju naradach i odprawach nie było widać przedstawiciela czy też dowodzącego obroną cywilną kraju na powiecie, w województwie, ale także na szczeblu centralnym. No tym samym jest to najlepsze świadectwo, że wnioski, jakie wtedy zostały zdefiniowane w 1997 roku, nie tylko nie zostały zrealizowane, żeby wzmocnić tą służbę, tak, obronę cywilną kraju, ale ta służba została po prostu zlikwidowana. Zlikwidowana, nie istnieje. I nie, tym samym społeczeństwo nasze w tej przestrzeni bardzo istotnych, gdzie występują i będą występować coraz większą siłą zagrożenia niemilitarne związane z klęskami żywiołowymi dla naszego bezpieczeństwa, szczególnie obywateli, to społeczeństwo nie jest zorganizowane, nie jest wyedukowane, nie jest odporne i tym samym nie tylko nie bierze czynnego udziału w tym procesie przygotowania i wykonania, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe, nie bierze żadnego udziału. Nie bierze udziału. Ten udział jest często na zasadzie pospolitego ruszenia, intuicyjny, którym społeczeństwo się samo organizuje, widząc brak istotny tej struktury, tej przestrzeni na szczeblu gminy, powiatu czy województwa. Samo społeczeństwo się organizuje i pozyskuje do tego określone siły i środki, żeby te zadania realizować właśnie w taki sposób bardzo intuicyjny, często niezorganizowany, który podlega którym poważna energia i czas jest stracony na to, żeby w trakcie dopiero pewnej dynamiki zdobywać określone doświadczenie i skutecznie działać. Obrona cywilna kraju jest bezwzględnie potrzebna w sytuacjach właśnie, które będą występować w przestrzeni obrony militarnej państwa na skutek właśnie działań czy oddziaływania potencjalnego agresora w różnych przestrzeniach.
I to społeczeństwo musi być do tego przygotowane w ramach i zorganizowane w ramach obrony cywilnej kraju. I obrona cywilna kraju powinna mieć jasno zdefiniowane zadania, czyli swoją rolę i zadania w tej przestrzeni, jaką jest obrona państwa, jakim jest rola obrony cywilnej kraju jako filaru systemu obronnego państwa, tak, systemu obronnego państwa. Obrona cywilna kraju jest filarem systemu obronnego państwa w stosunku do zagrożeń militarnych i niemilitarnych. I tym samym zagrożenia niemilitarne muszą być tak samo poważnie traktowane przez władze państwowe. Musi być nadana te zdolności w systemie obronnym państwa taka sama ranga, porównywalna oczywiście ranga, tak, jaka jest nadawana obronie militarnej w systemie obrony państwa, jaka jest nadawana zdolnościom w systemie obronnym państwa, tak, zwalczaniu skutków agresji militarnej. Tak samo i tutaj obrona cywilna kraju musi mieć jasno zdefiniowane zadania i musi być jasno tym samym zdefiniowana rola w systemie obronnym państwa w przygotowaniu, zapobieganiu, zwalczaniu i odbudowie skutków zagrożeń czy działań, czy też różnego rodzaju sytuacji, które są związane z zagrożeniami niemilitarnymi, takim jak właśnie klęska powodzi. I właśnie w strategii bezpieczeństwa narodowego państwo nie uświadczycie ani jednego zdania na temat właśnie sytuacji kryzysowych wynikających, jak działać, jak funkcjonować, choć takie strategiczne, główne, istotne tutaj zalecenia powinny w strategii bezpieczeństwa narodowego być zdefiniowane i zalecone do realizacji. I tych zadań i zaleceń nie znajdziecie. Tam nie występuje ani razu słowo powódź czy zagrożenia powodziowe i tak dalej, i tak dalej. Więc tym samym brakuje adekwatnych przepisów wykonawczych, tak, które by definiowały właśnie, w jaki sposób przygotować zdolności i potencjał poparty, który powinien być, te zdolności muszą być poparte, zdolności w zakresie zwalczania skutków klęsk żywiołowych. Oczywiście istnieje system zarządzania kryzysowego, istnieje struktura i oczywiście i określony potencjał osobowy, który tą strukturą zarządza na szczeblu centralnym, w szczeblu wojewódzkim, powiatów i gmin oczywiście. On jest zdefiniowany, ale w ślad za tym brakuje tego, co jest istotne, to jest określonych zdolności w zakresie właśnie zapobiegania, zwalczania i odbudowy skutków właśnie klęsk żywiołowych, w tym powodzi. I tutaj szczególną rolę ma do spełnienia, niezależnie od struktur instytucji państwowych, chociażby takim jak Wody Polskie, istnieje tutaj oczywiście, muszą być zadania zdefiniowane, zadania o charakterze operacyjnym dla obrony cywilnej kraju, ale w pierwszym rzędzie ta obrona cywilna kraju musi powstać, musi być odtworzona adekwatnie do potrzeb w tym zakresie, adekwatnie do zagrożeń. A więc to pierwsze istotne zalecenie dotyczące odbudowy czy wzmocnieniu wtedy jeszcze, bo obrona cywilna kraju istniała, ale ona była pochodną tamtej, czy też była konsekwencją, jakim można powiedzieć, spadkiem tej obrony cywilnej po czasach PRL-u, tak, gdzie już w tym systemie obronnym państwa, którym Polska się znalazła, wtedy jeszcze przygotowując się do wejścia, przystąpienia do NATO i tak dalej, i później po przystąpieniu NATO, to te zadania obrony cywilnej diametralnie się zmieniają, jeżeli chodzi o jej rolę i znaczenie w systemie obronnym państwa.
tak, państwa suwerennego, będącego członkiem NATO, Unii Europejskiej, no i oczywiście uwzględniając to, że winniśmy właśnie w tym systemie zbudować adekwatną obronę, czy system obrony państwa, który zagwarantuje, i to jest racją stanu, pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego społeczeństwa, czy polskiego narodu. Temu podporządkowane są wszystkie zadania w systemie obrony państwa. Ma być potem, to jest racją stanu. Obrona militarna i te właśnie zdolności w zwalczaniu klęsk żywiołowych czy zagrożeń niemilitarnych. Więc obrona cywilna kraju to pierwsza rzecz, która była tutaj jasno wybrzmiała w tych zaleceniach. Ona miała być wzmocniona, przystosowana do zadań i funkcji w systemie obronnym państwa. W taki sposób, żeby zagwarantować tutaj bezpieczeństwo naszego społeczeństwa z jego maksymalnym i racjonalnym udziałem. Kolejnym wnioskiem bardzo istotnym, który pamiętam w tych zaleceniach był tutaj zdefiniowany do realizacji, to były inwestycje. I to jest też ważne przedsięwzięcie w zakresie właśnie go etapu realizacji czy zarządzania kryzysowego, to jest, jakim jest stabilizacja, jakim jest właśnie przygotowanie. To są inwestycje infrastrukturalne w zakresie budowy zbiorników w górnym biegu rzek, do które stanowią dopływ Odry. W górnym biegu rzek, bo one głównie tutaj w tej przestrzeni zagrażają w sytuacji takiej, która miała miejsce właśnie przy zmasowanych, krótkotrwałych, ale ogromnej sile opadach, bo przecież w trakcie właśnie tej ostatniej tutaj klęski żywiołowej w tej przestrzeni, w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kłodzkiej opad deszczu wynosił, no praktycznie to była półroczny wymiar opadów tutaj dotknął tą całą przestrzeń. Ogromna ilość, można powiedzieć, wody, deszczu spadła na tą przestrzeń, na ten ograniczony region Dolnośląska. Więc ogromne ilości, tak. W związku z tym istotną rolę do tego, żeby tą wodę, można powiedzieć, taki w gwałtownym opadzie pojmać w górnym biegu rzeki, żeby ta woda spływająca z gór, nie nabierając określonej dużej dynamiki siły, nie zmiotła te po swojej drodze, wylewając się z tych ograniczonej pojemności koryt rzek, rozlewając się, zmiotła po drodze miejscowości. Tak to się zresztą stało. Byliśmy świadkami. Więc jeżeli się tych zbiorników nie zbuduje, no to praktycznie rzecz biorąc, w większości te koryta, które też nie są w czasie pokoju, tego, kiedy nie występują zagrożenia, nie są właściwie oczyszczane, pogłębiane i tak dalej. Bo tak to wygląda. Te zaniedbania dotyczą także utrzymania tych dróg wodnych. To już trudno to nazwać te górskie rzeki drogami wodnymi, ale dalej, głębiej to tak, że jeżeli w dolnym brzegu rzek, takich jak Odra i inne rzeki polskie, to w głównej mierze te drogi wodne są nieutrzymywane w czasie, nie są, są konserwowane, czyli inaczej mówiąc obsługiwane, pogłębiane i tak dalej, po to, żeby właśnie ten nadmiar tej wody, która też pojawi się w wyniku opadu, żeby to zagospodarować, żeby ta woda znalazła się w przestrzeni takiej niezagrażających mieszkańcom. Tak. Tu zaniedbania także są oczywiste. Wody polskie nie realizują w sposób efektywny zadań, które nad nich spoczywają w tym zakresie, jako gospodarz, który zarządza tym majątkiem, czy tą przestrzenią, odpowiadając za gospodarkę w tej przestrzeni, ale także i za bezpieczeństwo, w takim sposób, żeby te drogi wodne, którym to są rzeki oczywiście i tak dalej, dotyczy to też jezior, kanałów i tak dalej, były otrzymane w należytym stanie, takim, żeby nie zagrażały one bezpieczeństwu mieszkańców.
To zadanie nie jest skutecznie realizowane, dlatego że po pierwsze nie ma tutaj adekwatnej strategii tej przestrzeni, a po drugie nakładów finansowych. Te nakłady, które są, no to są praktycznie, one są kropelkowe i nie zabezpieczają tych wszystkich zadań, które są do wykonania w tej przestrzeni, chociażby przez taką właśnie instytucję, jaką są drogi wodne i tak dalej. A z drugiej strony, no obsada personalna też podlega ciągłej zmianom. To jest też choroba, która dotyka różnego rodzaju struktury organizacyjne, instytucje państwa, gdzie brak stabilizacji przy wszelkiego rodzaju zmianach politycznych i tak dalej, które związane jest z tak zwanym przyjściem do władzy nowej ekipy, to praktycznie rzecz biorąc na wszystkich szczeblach, tych strukturach są wymiatani ci wszyscy, którzy te funkcje tam pełnili. Pojawiają się nowi ludzie często, niekompetentni, nieprzygotowani i tak dalej, i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, instytucje państwa, które odpowiadają także za bezpieczeństwo, traktowane są jak swoistego rodzaju profity, tak, jako wszelkiego rodzaju zdobycz przy przejęciu władzy w wyniku wybranych wyborów. No i to powoduje, że w tych miejscach tak istotnych, tak ważnych, no, pojawiają się ludzie niekompetentni, nieprzygotowani do wykonania ciążących na nich zadań i obowiązków i tak dalej. I często w takich sytuacjach po prostu sobie nie radzą. To jest, a więc inwestycje. Te inwestycje były zalecone, no i też, proszę państwa, się okazało, że niewiele z tego zrobiono. A jeżeli cokolwiek wykonano, to te zbiorniki nie wytrzymały, czy też nie dały rady po prostu. Nie wytrzymały tego, co się w tej przestrzeni chociażby pojawiło, bo się ukazuje jeden z zbiorników, tak, budowany w górnym brzegu rzek, tutaj jeżeli chodzi o miejscowość Stronie Śląskie, powyżej Stronia Śląskiego, w górnym biegu po prostu nie wytrzymał naporu wody i tak dalej. I wał, który ta woda była w jakiś sposób zgromadzona, po prostu nie wytrzymał naporu tej wody, został przerwany i w wyniku właśnie przerwania tego wału zostało zalane to miasteczko, ale to mało zalane. Ono, ta woda spływająca z ogromną siłą praktycznie to miasteczko prawie że zmiotła z powierzchni ziemi. Dotyczyło także to miejscowości Nysa i tak dalej. Dotyczyło to także Kłodzka i tak dalej. Także tych zbiorników nie wybudowano, bo okazało się, że mieszkańcy, też zapominając o tym, że przecież taka katastrofa miała w 1997 roku, no nie kierując się przezornością i tym, że może się ta sytuacja powtórzyć, bo także w jednym z wniosków, które wtedy zostały zdefiniowane w 1997 roku, było i to, że tego typu zjawiska, więc tak, tego typu powodzie z ogromną siłą, poprzedzone ogromnymi opadami deszczu, będą się pojawiać coraz częściej i coraz większą siłą. To także, pamiętam, był jeden z głównych wniosków, który został zdefiniowany po powodzi w 1997 roku. Dlatego, że w opracowaniu tego całego materiału, czy tego raportu dotyczącego właśnie tej powodzi 1977 roku, tak, brały udział różne instytucje, między innymi ta instytucja, która odpowiada za gospodarkę wodną i prognozowanie pogody i tak dalej, to także brało udział przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, różni specjaliści, którzy brali udział właśnie w sporządzeniu tego raportu. I okazuje się, że także to ustalenie dotyczące właśnie budowy zbiorników w górnym biegu rzek, dopływów w Kotlinie Jeleniogórskiej też nie zostało zrealizowane, bo zostało storpedowane przez różnego rodzaju organizacje, które stoją na straży oczywiście ochrony środowiska, które w tej przestrzeni w głównej mierze ich rola sprowadza się do tak zwanej ekodywersji, ekotorpedowania, torpedowania wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, którym zmierzają do poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców w imię ochrony przyrody. No jakiegoś tam ślimaka, jakiegoś tam żaby, jakiegoś tam pajęczaka i tak dalej. Jakich gatunku drzew, który w wyniku tego, tej inwestycji według oceny tych organizacji ekologicznych zagrażać będzie właśnie miejscowemu środowisku, czy też określonym tutaj określonej przestrzeni, określonym zwierzakom, czy też owadom i tak dalej, i tak dalej. No to też jest rzecz niedopuszczalna, jeżeli weźmiemy pod uwagę no, tego, że bezpieczeństwo człowieka jest rzeczą nadrzędną. Oczywiście trzeba robić wszystko, żeby uzyskać w tym prowadzeniu tych inwestycji określony konsensus, minimalizując te przedsięwzięcia, poprzez te przedsięwzięcia szkody w zakresie ochrony środowiska. To jest oczywista oczywistość, ale z kolei nie może być tak, że przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem mieszkańców są storpedowane przez tego typu działania organizacji stojące na straży ochrony środowiska, tak, ze szkodą dla mieszkańców, tak jak to po części też się stało w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kotlinie Kłodzkiej, a to z kolei doprowadziło też między innymi do takich skutków tej powodzi, jaką państwo jesteście w stanie zobaczyć, widzicie, obserwujecie i doświadczacie. Mówię o tych, o mieszkańcach, którzy mieszkają, czy też funkcjonują w Kotlinie Kłodzkiej i Jeleniogórskiej. Ponieśli oni w wyniku właśnie tej klęski powodzi ogromne straty. To jest jakby trzecie zalecenie, które było zdefiniowane w tych istotnych wnioskach z powodzi 97 roku. Kolejnym ważnym oczywiście przedsięwzięciem było to, że tą wodę, która jest dobrodziejstwem, a przecież kraj nasz dotyka klęska suszy, tak, bo dzisiaj chociażby są rejony, którym od kilku miesięcy nie spadła przysłowiowa kropla deszczu. Tam brakuje wody też. I coraz więcej mamy znaków i symptomów świadczących o tym, że ta woda, która jest dobrodziejstwem przecież wtedy, kiedy ona jest właściwie zagospodarowana, wykorzystana dla człowieka i dla jego rozwoju, dla gospodarki, tak, tej wody jest coraz mniej. Jest coraz mniej, a także wody pitnej. W związku z tym pojmanie tej wody, można powiedzieć, tych ogromnych opadów w górnym biegu ma uchronić jeszcze przed czym? Ich zagospodarowanie ma uchronić przed zanieczyszczeniami, bo przecież ta woda spływająca z gór z ogromną siłą zabiera po drodze wszystko. Wszystko, wysypiska śmieci, no i tak dalej, i tak dalej. I już później, kiedy wpada do Odry, jest to, można powiedzieć, jest to już, spełnia wszelkie normy ścieku. Ścieku nie tego, który się nadaje za wolę jakiegokolwiek użytku, nawet tego niespożywczego i tak dalej. Także się nie nadaje. I tak też się dzieje, że woda zamienia się w wyniku tejże powodzi, kiedy ta woda nie zostaje pojmana, zagospodarowana w górnym biegu rzek, tych właśnie będących dopływami Odry, staje się, no, zanieczyszcza w istotny sposób wody w Odrze, tej rzece płynącej dalej, która znajduje swoje ujście do Bałtyku. I to oczywiście obserwujemy obecnie, kiedy ta fala kulminacyjna zbliża się już do Szczecina, gdzie te właśnie zanieczyszczenia lada moment, co? Padną raz z tą wodą, z falą kulminacyjną do Bałtyku, zanieczyszczając także to morze i tak dalej. Więc trzeba robić wszystko, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło, żeby właśnie zagospodarowując, i to też i był kolejny, pamiętam, wniosek, wodę w tym górnym, te opady zmasowane w górnym biegu rzeki Odry, żeby zagospodarować tego nie było później wkładany ogromny wysiłek, kiedy nie można nadmiaru tej wody zagospodarować w inny sposób, żeby ją nie uronić, żeby ona nie przerwała wały na Odrze, tak, czy i tak dalej, i nie zagroziła mieszkańców w środkowym i górnym i w dolnym biegu tej rzeki.
I to się dzieje. Ogromne siły są skierowane, żeby tą wodę utrzymać w tym w korycie rzeki, tak, między wałami przeciwpowodziowymi. I robi się wszystko, żeby te wały wzmacniać. Gdzie jakby to zagospodarowanie nastąpiło wcześniej, właśnie poprzez zbiorniki, a także zbiorniki o charakterze nie tylko mokrym, ale suchym, czyli poldery, które mogą te wyznaczone być zawczasu obszary, które można w wyniku właśnie nadmiaru tych opadów z taką ogromną siłą, co te zbiorniki napełniać w trakcie właśnie tego zmasowanego opadu deszczu, tak? Żeby te opady i tą wodę nie spływała dalej, głębiej, zagrażając tym miasteczkom i wpadając do Odry, tworząc tym samym zagrożenie na całym praktycznie przestrzeni biegu tej rzeki do ujścia, do Bałtyku. To jest rzecz, którą trzeba wykonać. I te zbiorniki na tą wodę, na ten nadmierny, na ten mierny opad, nie tylko muszą być zbiornikami naziemnymi i tak dalej. W mojej ocenie, i naukowcy powinni w tym zakresie podjąć określone wysiłki, żeby budować zbiorniki kawernowe, a więc podziemne, żeby te ilości wody maksymalnie później można było wykorzystać właśnie do tego, żeby zwalczać skutki suszy, a z drugiej strony trzeba też budować kanały. Kanały, które z tych zbiorników ta woda będzie odprowadzana nie korytami rzek, ale kanałami rozprowadzona w te miejsca, czy do tych dróg, poprzez inne drogi wodne, do miejsc, w którym występuje susza, żeby ją efektywnie zagospodarować. Inaczej mówiąc, trzeba opracować na szczeblu państwa strategię zagospodarowania, czy inaczej mówiąc strategię w zakresie gospodarowania zasobami wody, także w wyniku takich zmasowanych opadów deszczu, które nie muszą się zamieniać w klęskę żywiołową, wyrządzającą ogromne szkody, ale być dobrodziejstwem w sytuacji, kiedy kraj nas dotyka susza. I tu jest wysiłek, trzeba też w tym przestrzeni skoncentrować i na tym popracować. Oczywiście bez nakładu i określonych sił i środków tego się nie zrobi. Tego się nie zrobi. Tu potrzebne są pieniądze i tu nie można, tak jak na obronie państwa, oszczędzać. W żadnym wypadku nie można oszczędzać. Na wielu rzeczach można oszczędzać, ale na obronie, zwalczaniu czy też zapobieganiu zagrożeń militarnych i zagrożeń niemilitarnych, także klęsk żywiołowych, trzeba, co nie można oszczędzać. Tu muszą być nakłady przewidziane i realizowane inwestycje w każdym wymiarze, które będą miały za cel maksymalnie zneutralizować wszelkiego rodzaju zagrożenia albo zapobiec skutecznie, żeby do tego typu sytuacji, jakie mam dzisiaj miejsce w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kłodzkiej, nigdy nie dochodziło. To jest rzecz tym samym, to jest jeszcze jedno świadectwo na to, że właśnie strategia zapobiegania, czyli strategia przygotowania i zapobiegania zagrożeniom jest ważniejsza jak strategia zwalczania i odbudowy, mówię tu o klęskach żywiołowych, bo strategia zwalczania skutków i odbudowy to jest pokłosie, reguły i rozmiar oczywiście tego likwidacji skutków i odbudowy, jest rozmiar, jest pochodną niewłaściwego albo nieproporcjonalnego wysiłku w zakresie przygotowania do zwalczania klęsk żywiołowych, tak, czy też zapobiegania klęskom żywiołowym. Żeby tą sytuację kryzysową zminimalizować, a wykorzystać ją, zagospodarować,
dla dobra wspólnego, dla dobra społeczeństwa. Właśnie takim jest, jakimś jest nadmiar opadów. I to jest czym? Wracamy do pierwszej lekcji, naszej lekcji, która była poświęcona sztuce wojennej. Właśnie to jest sztuką także wojenną. Bo sztuka wojenna to sztuka pokoju, to sztuka zapobiegania sytuacjom kryzysowym. To sztuka niedopuszczenia do sytuacji kryzysowych, do niedopuszczenia do wojny. To jest tym samym też sztuką. I trzeba tak na tym koncentrować swój główny wysiłek. Państwo, wszystkie instytucje muszą koncentrować swój wysiłek. Kolejną rzeczą bardzo ważną to jest udział wojska w takich sytuacjach. Oczywiście on jest tutaj, nikt nie może podważać obecności czy też działania wojska, ale nie może być tak, gdzie pierwszoplanową rolę w tym zakresie spełniają siły zbrojne. Bo pierwszoplanową rolę w tej całej sytuacji przygotowania, zapobiegania i zwalczania i budowy klęsk żywiołowych spełnia system pozamilitarny. A więc ta cała przestrzeń, która nie jest związana z układem militarnym. Wojsko ma swoje tu miejsce i powinno być użyte w sytuacji, kiedy siły i środki tego systemu są niewydolne, kiedy nie są w stanie to wykonać tych zadań. I wojsko w tej przestrzeni musi być zawczasu zdefiniowane swoją rolę oraz jakie siły i środki gdzie ma skierować w określonym czasie, w sposób kaskadowy lub lawinowy. I pamiętam, nie wiem czy tak teraz jest, tak było kiedy jeszcze w latach 90. i także wcześniej w Ludowym Wojsku Polskim, myśmy mieli każda jednostka zdefiniowany czy też określony rejon odpowiedzialności, na przykład 11. Dywizja na rzece Bóbr, tak? Rzece Bóbr to jest dopływ do rzeki Odry, to jest bardzo groźna rzeka, która też dała sobie znać w tej powodzi. To 11. Dywizja, stacjonująca w Żeganiu, której służyłem przez wiele, wiele lat, tak, takie zadanie, ten rejon odpowiedzialności był tam zdefiniowany. Były przygotowane plany użycia określonych sił i środków, ilość, tak, wyposażenie, tak, które 11. Dywizja w sytuacji zagrożenia powodzią i w trakcie, kiedy ta powódź wystąpiła, tak, była zobowiązana skierować na określony sygnał w określonym czasie. I w czasie, i do takiej sytuacji wojsko oczywiście się przygotowało. Nie było zaskoczone powodzią, nie było zaskoczone sytuacją kryzysową. Myśmy, zanim one wystąpiły, do tych zadań się wcześniej przygotowywaliśmy. Byśmy zgrywani w ramach systemu państwowego, właśnie w ramach obrony cywilnej kraju. Myśmy w czasie właśnie przed wystąpieniem tego typu zagrożeń sytuacji się przygotowali, zgrywali. Nie byliśmy do tego przygotowani zawczasu. I tak też powinno być. Wojsko, siły zbrojne, skoro są kierowane do tego typu sytuacji, muszą być do tego wcześniej przygotowane, musi być tam jasno zdefiniowana ich rola i miejsce, wyznaczone rejony odpowiedzialności, wyznaczony czas, w jakim się one, te siły i środki powinny pojawić, w sposób właśnie kaskadowy, czyli etapami w ramach narastania zagrożenia lub w sytuacji takiej, jak miała miejsce w Kotlinie Jeleniogórskiej i Kłodzkiej, w sposób lawinowy, określonej przestrzeni wojsko się musi pojawić, tak żeby nie było chaosu, tak żeby nie było deorganizacji, żeby ten cały potencjał został efektywnie wykorzystany z układem, czy też w układzie pozamilitarnym. I to jest plan działania. To jest jedno z zadań sił zbrojnych, które musi być wcześniej zaplanowane, uzgodnione w systemie, układzie pozamilitarnym, z jasno zdefiniowaną rolą każdej jednostki, jasno zdefiniowanym potencjałem, który powinna skierować i z jasno zdefiniowanym czasem, którym i sposobem realizacji tychże zadań. To wszystko wcześniej musi być przygotowane. Oczywiście sytuacja każda jest inna. Może wystąpić takie tu zjawiska, które trudno było przewidzieć, ale
To nie znaczy, że że ta cała, co te wszystkie ustalenia wszystkie przestaną obowiązywać, że będą nieaktualne, tylko nastąpi udokładnienie. Wtedy łatwiej tym wszystkim dowodzić i zarządzać. A więc w systemie, w układzie pozamilitarnym, systemie przygotowania, zapobiegania, a więc w fazie stabilizacji systemu kryzysowego, zarządzania kryzysowego. Rola sił zbrojnych musi być jasno zdefiniowana. Siły zbrojne powinny być jasno, do tego się przygotować też i co jakiś czas te zdolności zgrywać, czy też swoje zadania zgrywać z systemem państwowym, tak, układem pozamilitarnym i dokonywać osiągniętych korek w planach, które są, powinny być zawczasu przygotowane i tak dalej. I poparte musimy mieć dokumentami i tak dalej, i tak dalej. I te zdolności powinny być też oćwiczane. Oćwiczane. Tak, w czasie pokoju, zawczasu. A nie dopiero wtedy, kiedy wystąpi takie zagrożenia, takie zadania dla sił zbrojnych są dopiero definiowane. To jest też niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. Wtedy się wkłada chaos, wtedy pojawia się wiele zjawisk, które marnotrawią wysiłek żołnierski i także potencjał, który jest kierowany w dany obszar. Przygotowania w systemie obronnym państwa do zwalczania skutków, czy też zapobiegania zagrożeniom militarnym, zwalczania skutków zagrożeń militarnych, definiowania zagrożeń niemilitarnych i zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania tych skutków. Siły zbrojne muszą być jasne w czasie pokoju. To wszystko, tak jak cały potencjał państwa, zawczasu przygotowywany, zgrywany, doskonalony i oczywiście te wszystkie zdolności w czasie pokoju powinny podlegać kontroli. Kontroli, tak, którą w ramach sił zbrojnych dokonują instytucje centralne MON, czy wojsko do tych zadań, czy jest przygotowane, czy wszystkie siły, środki wydzielone do tego typu zadań, przestrzeniach, w którym wojsko ma wyznaczony swój obszar odpowiedzialności, są gotowe do użycia. I tak jak w całym systemie obronnym państwa, w którym jasno musi być zdefiniowane rola i miejsce każdej instytucji, w tym także obrony cywilnej kraju, którą trzeba bezwzględnie odbudować i to w sposób mądry, w taki sposób, że ta obrona cywilna kraju spełniła swoją zadanie i funkcję zagospodarowującą społeczeństwo, które w zapobieganiu, przygotowaniu, zapobieganiu i zwalczaniu skutków odgrywa fundamentalną rolę, a szczególnie jego świadomość i odporność. To jest także związane zdolnością sił państwa, potencjału państwa do obrony militarnej. To wszystko będzie zaprocentuje w tym także obszarze. To jasno powinno wszystko zdefiniować, ale także obrona cywilna kraju to nie tylko struktury, to nie tylko ludzie odpowiednio przygotowani, odporni, wyszkoleni, posiadający określoną świadomość swoich zadań i obowiązków, to także wydzielone siły i środki, które powinna ta obrona cywilna kraju dysponować właśnie na miejscu, żeby te siły i środki w sytuacji takiej mogły jak najszybciej natychmiast przystąpić do realizacji. Do realizacji zwalczania skutków i później do odbudowy. To wszystko też jasno powinno być wcześniej przygotowane. Czyli musimy w tej przestrzeni, to jest ważne, tak zbudować nie tyle zdolności zaskoczeniowe, a głównie zdolności przeciwzaskoczeniowe. Nie tylko, jeżeli chodzi o potencjał obrony państwa i agresję militarną, jeżeli chodzi o potencjalnego agresora, ale także zdolności przeciwzaskoczeniowe w zakresie klęsk żywiołowych, w zakresie zagrożeń niemilitarnych. Te zdolności też powinny być zbudowane w systemie obronnym państwa zawczasu, w czasie pokoju.
I w związku z tym nakłady na obronę militarną wynikające z zagrożeń militarnych i obronę niemilitarną wynikające z zagrożeń niemilitarnych muszą być relatywnie takie same i te same. Nie może być tu tak, że ta przestrzeń zagrożeń militarnych jest bardziej widziana, doceniana, bo tu działają lobbyści, bo tu działa określone siły, które związane są z przemysłem obronnym i tak dalej, i tak dalej. I także, jeżeli chodzi o wojskowych, to jest oczywiście ważne i potrzebne i tak trzeba robić, ale musi w tym zakresie być zachowana odpowiednia równowaga w stosunku do zagrożeń militarnych. I nakłady na ten cel muszą być relatywnie takie same, relatywnie powtarzam, żeby w pełni adekwatnie do tych zagrożeń niemilitarnych zrealizować wszystkie przedsięwzięcia związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, które związane są z wyposażeniem, tak dalej, funkcjonowaniem struktur, tym obrony cywilnej kraju i innych, i także tego całego sił i środków układu pozamilitarnego, straży pożarnych, chociaż ona, jak wiadomo, jest dobrze doposażona, posiada duży potencjał, który także nie do końca został wykorzystany chociażby w tej sytuacji kryzysowej, czy tej sytuacji klęski żywiołowej, która dotknęła Kotlinę Kłodzką i Leniogórską. Inaczej mówiąc, to, co związane z bezpieczeństwem, na tym nie wolno oszczędzać. Nie można, tutaj nie ma drogi na skróty, tu też nie może być żadnej tolerancji, której się pobłażliwie traktuje nieprzestrzegania wszystkich wielkich zasad, ale także, które nie zapobiegają działaniom grożącym czy też potęgującym zagrożenia niemilitarne wynikające z klęsk żywiołowych, tak? Przymykając przysłowiowe oko i dopuszczając do sytuacji takich, gdzie na przykład deweloperzy w dalszym ciągu budują na obszarach czy też zalewowych, no i później w sytuacji takiej, która miała miejsce, czy ma miejsce dzisiaj klęsk w Kotlinie Leniogórskiej i Kłodzkiej, dochodzi do tego, że wybudowane tam domy są zalewane, często jest zmarnowany cały dobytek społeczeństwa i tak dalej. I państwo, i także i społeczeństwo jest narażane w wyniku właśnie nieprzestrzegania tutaj tych wszelkiego rodzaju zasad. Jest zmarnowany ogromny wysiłek i dochodzi do takiej sytuacji. To jest rzecz niedopuszczalna. I tutaj nie może być żadnej tolerancji. Nie może być też także traktowania wszelkiego rodzaju organizacji, które realizują te wszystkie działania na zasadzie tego, można powiedzieć, ekoterroryzmu, tak, wymuszając tego, żeby określone przestrzenie, które powinny być zagospodarowane właśnie chociażby na zbiorniki, to tam są, które są, w tych obszarach występują określone wartości w zakresie ochrony środowiska, które są ważniejsze, tak dalej, jak bezpieczeństwo i obywateli. Tak być nie może. Tutaj w tych przestrzeniach w głównej mierze powinna obowiązywać specustawa, tak jak to było wieloma przedsięwzięciami, które państwo realizowało w przestrzeni budowania określonych zdolności, tak, jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną, energetyczną, paliwową i tak dalej, i tak dalej. To tu także muszą obowiązywać twarde zasady. W głównej mierze powinno być to realizowane w oparciu o specustawę, tak, która zagwarantuje, że państwo, które będzie zaangażowane w realizację, ale też samorządy w realizacji tego typu zadań, nie będą napotykać na trudności wynikające właśnie różnego rodzaju działań organizacji ekologicznych, które będą stawiać wyżej bezpieczeństwo owadów, zwierząt, jak bezpieczeństwo obywateli. Często, no niejasno to wszystko definiując, tylko dlatego, że tak, według oceny tych organizacji takie zagrożenie
występuje w wyniku realizacji tych inwestycji. To jest rzecz, którą trzeba też uporządkować, jasno definiując wszystkie przedsięwzięcia w tym zakresie, żeby do tego typu sytuacji, jakie wydarzyła się po raz drugi, nie mniejszą siłą, z nie mniejszymi skutkami skończyć, żeby do takiej sytuacji nie dochodziło. Dlatego też te przedsięwzięcia, które dzisiaj będą realizowane w tej przestrzeni, jeżeli chodzi o zwalczanie skutków i odbudowy, nie mogą być zrealizowane w taki sposób, jak to stało się po 1997 roku. Nie może być to powtórka z tamtego okresu czasu. W związku z tym, zanim państwo podejmie i samorządy, ale też i obywatele w tej przestrzeni, decyzję o odbudowie określonej przestrzeni, to trzeba to mieć jasno zdefiniowane, czy tam, aby to nadal powinno się znajdować. Czyli tam w tej przestrzeni nadal powinni mieszkać, czy też funkcjonować ludzie i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, zanim podjęte będą te działania, to jasno, tutaj w sposób jednoznaczny muszą być te sprawy określone i decyzje jakichś lat na tym będą podjęte, nie będą powtórką z tamtej lekcji bardzo przykrej, bardzo, której nie wyciągnięto, ale jak wyciągnięto, choć wyciągnięto właściwie, ale nie zrealizowano zalecenia i wnioski, jakie wtedy zostały zdefiniowane. To jest kolejna rzecz bardzo istotna dzisiaj, teraz, żeby ten wysiłek ogromny, który teraz wkładają wszyscy, nie został znowu zmarnowany za kilka lat. To jest bardzo ważne. Przezorność w tym zakresie jest najistotniejsza i nie może nad nią brać w górę chciwość i realizacja zysków za wszelką cenę, czyli osiąganie zysków za wszelką cenę. To się właśnie, takie podejście kończy się tym, czym się właśnie w tej chwili to skończyła ta cała, czy kończy ta powódź, której efekty, czy te skutki są przerażające, którym większość mieszkańców Kotliny Górskiej Kłodzkiej utraciło dorobek swojego życia i także wielu z nich dzisiaj ma poważne kłopoty, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, i także swoją ocenę co do przyszłości, co do podjęcia określonych działań w przyszłości w tym miejscu, gdzie przecież się urodzili i wychowali. W związku z tym troską państwa powinno być także w tym zakresie wykazania daleko idącej tutaj skuteczności, efektywności, żeby na przygotowaniu, zapobieganiu właśnie sytuacjom kryzysowym skupić swój główny wysiłek w takim wymiarze, żeby one były ważniejsze jak etap realizacji zapobiegania, realizacji zwalczania i odbudowy skutków klęski żywiołowej. To jest tej drugiej, można powiedzieć, fazy zarządzania kryzysem, a więc ta faza stabilizacji, pierwsza faza stabilizacji sytuacji kryzysowej jest ważniejsza jak faza realizacji, w której występuje zwalczanie skutków i odbudowa, a w fazie stabilizacji przygotowanie i zapobieganie. To jest kluczowa rzecz i na tym trzeba skupić swoją główną wykładę, żeby właśnie zminimalizować etap realizacji, czyli zwalczania i odbudowy skutków klęsk żywiołowych. Bo jeżeli tu się właściwie to wszystko zdefiniuje, poparte będzie określonymi tutaj średnią strategią, określonym zdefiniowaniem przedsięwzięć, poparte nakładami, realizacją inwestycji infrastrukturalnych, to faza realizacji, a więc zwalczania i odbudowy skutków klęsk żywiołowych będzie zminimalizowane i tutaj ani obywatele nie poniosą strat tak ogromnych i nie będą się tym samym jeszcze wcześniej obawiać, że poniosą. I państwo także nie z tego tytułu nie będzie ponosiło określonych konsekwencji, co w
świadczeniu dodatkowych tutaj nakładów finansowych związanych właśnie z fazą realizacji, czyli zwalczania i odbudowy. I właśnie na tym chciałem dzisiaj ten wykład poświęcić tej sprawie uwagę, żebyśmy z tej lekcji, którą drugiej mamy poza sobą, wreszcie wyciągnęli właściwe wnioski, żebyśmy właściwie skonstruowali zalecenia i przystąpili do ich realizacji, konsekwentnie tutaj je wykonując w takim wymiarze, żeby do tego typu zjawisk więcej, mówię zjawisk, jeżeli chodzi o skutki, nigdy nie, żeby w takim wymiarze one nie wystąpiły. Nie wystąpiły, żeby państwo tym samym, co spełniło swoją rolę, żeby państwo polskie, mówię o władzach centralnych i także samorządowych, te władze spełniły swoją rolę, swoje wizje, żeby do tego typu sytuacji nie dochodziło. I z drugiej strony, że wszystkie siły i środki, które mają partycypować w tej przestrzeni, były wcześniej przygotowane, zgrane. Związane to jest właśnie z określeniem roli miejsca sił zbrojnych zawczasu, z definiowaniem tych wszystkich sił i środków, które powinny być użyte w takich sytuacjach, a z drugiej strony wprowadzenie wreszcie w życie ustawy o obronie cywilnej kraju i przystąpienie do jej budowy. I to jak najszybciej, ale mądrze, w takim wymiarze, żeby ten potencjał społeczny właściwie zagospodarować, wykorzystać właśnie w fazie stabilizacji, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo państwa, w wymiarze militarnym i także w wymiarze niemilitarnym, zagrożeń niemilitarnych. Wtedy spójność właśnie działań w tych przestrzeniach daje właściwą synergię, którą możemy zdefiniować czy też określić jako bezpieczeństwo państwa, które daje gwarancję pokojowemu rozwojowi i przetrwaniu polskiego społeczeństwa. Dziękuję bardzo za uwagę.